Chciałbym, żeby Państwo sobie to dobrze wyobrazili. Czwarty rok przetacza się przez świat II wojna światowa. Armia Czerwona wyzwala Kijów. Żołnierze Armii Krajowej wysadzają pociąg pancerny jadący z Gdańska na front wschodni. A tymczasem we wsi Popowo, na Kujawach, rodzi się człowiek, który zmieni losy świata. Przyszły przywódca Solidarności, lider sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, legendarny przywódca Solidarności, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i zdobywca pokojowej Nagrody Nobla. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Thank you.
legendarny przywódca Solidarności, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólny bój, za wspólne zwycięstwo i zapraszam do porządkowania Polski, Europy i świata. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Europejskim Centrum Solidarności. Bardzo miło mi być tutaj razem z Państwem. Jestem tym zaszczycony i wzruszony. Ale też zakłopotany, ponieważ patrzę na salę i widzę, że mimo że średnia wieku jest nie najniższa, to jednak niewielu z nas wie, co to znaczy 80 lat. Nie tak teoretycznie to wiemy, ale praktycznie mamy z tym jakiś problem, więc widzę po Państwu, że możecie sobie wyobrazić, ile to jest 40 lat, no to sobie wyobraźcie, że to jest jakby dwa razy tyle. To jest takie happy hour 40-latka, które dzisiaj obchodzimy i jest to dla nas wzruszenie i wielkie święto, że możemy tutaj być w dniu 80. urodzin Lecha Wałęsy, który jest razem z nami i którego zapraszam na scenę. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dziękuję, że pan jest. Mam problem, panie prezydencie, bo ja w ogóle sobie tak nie wyobrażałem 80-latków i nie wiem, czy w ogóle podołam prowadzeniu tego wieczoru, ale postaram się. Zamienię pańskie problemy na moje. Panie prezydencie i drodzy państwo, są z nami liczni goście, a niektórych pozwolę sobie zaprosić do nas na scenę. Henryka Krzywono-Strycharska oczywiście jest z nami, przyjechała tramwajem. To ona w 80 roku zatrzymała komunikację, która na szczęście ruszyła później i dlatego możemy się spotkać. Sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego jest z nami, wiem, bo spotkałem go w windzie, Jacek Fedorowicz, satyryk, tropiciel absurdów PRL-u i twórca legendarnego portretu nieznanego mężczyzny z wąsem. Jest z nami Bożena Grzywaczewska, działaczka opozycji demokratycznej, która po sierpniu 80 roku została osobistą asystentką Lecha Wałęsy. Dobry wieczór. Proszę Państwa, czasy są tak, być może Państwo są zdumieni, że zaproszę teraz aktora na scenę, ale czasy są takie, że aktorzy stają się coraz ważniejsi. Ja jadąc tutaj dowiedziałem się, że mam zostać pozwany do sądu za rolę, którą ostatnio zagrałem. Ja, Państwo wyglądacie na dość inteligentnych ludzi, ale ja to powtórzę, bo to jest myśl, którą niełatwo się oswoić. Aktor zostaje pozwany za rolę, którą odegrał. Jest z nami Robert Więckiewicz, który być może również zostanie pozwany za rolę Lecha Wałęsy w filmie Andrzeja Wajdy. Jest z nami również Jacek Taylor, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w czasach PRL. Zapraszam Władysława Frasyniuka, działacza opozycji demokratycznej, więźnia politycznego PRL-u. Panie Władku, zapraszam do nas na scenę. Jest też z nami tuż obok pana Władysława Krystyna Zachwatowicz-Wajda, wybitna scenografka, aktywna członkini Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w roku 70. Dobry wieczór, Krystyno. Jest z nami Adam Bodnar, mam nadzieję. Jest działacz na rzecz praw człowieka, były rzecznik praw obywatelskich. Dobry wieczór, Adamie. Jarosław Wałęsa też zaszczycił nasze towarzystwo. Zapraszamy syn Lecha,
polityk aktywny. A teraz czas na byłego premiera. Jan Krzysztof Bielecki, zapraszam bardzo serdecznie. Prezes Rady Ministrów w czasach prezydentury Lecha Wałęsy. Pierwszy, uwaga, premier na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy. Dobry wieczór. Monika Olejnik, Wolne Media, TVN. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziennikarka, specjalistka w dziedzinie wywiadów politycznych. Adam Michnik, państwo nie znacie tego człowieka, ale to młody, dobrze zapowiadający się dziennikarz, który rączym krokiem zmierza w stronę sceny. Dobry wieczór, panie Adamie. Panie i panowie, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zaszczycił nasze towarzystwo. Dobry wieczór. No i tutaj mała łezka się wokół kręci, gdyż prezydent Aleksander Kwaśniewski miał do nas dotrzeć i na ostatniej prostej zatrzymało go zdarzenie losowe, ale wiem, że duchem jest z nami, także poproszę o oklaski dla pana prezydenta Kwaśniewskiego. Zrobiłem takie, jak to się po staropolsku mówi, research, żeby się przygotować do dzisiejszego prowadzenia i dowiedziałem się, dlaczegoż to pan prezydent Wałęsa, co go przekonało do tego, żeby przenieść swoje biuro z Zielonej Bramy do właśnie tutaj Europejskiego Centrum Solidarności. No i wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, że tym decydującym czynnikiem było szybkie złącze internetowe. Pan prezydent Wałęsa jest znany z upodobania i zamiłowania do nowoczesnych technologii. Dlatego chcieliśmy zrobić panu prezydentowi dzisiaj przyjemność. Kilka przyjemności, ale jedną z nich ma być to, że zwróciliśmy się do najmądrzejszych komputerów świata z paroma pytaniami o pana prezydenta. Sztuczna inteligencja, którą na potrzeby dzisiejszego wieczoru nazwaliśmy Aldona. Czy Aldona jest z nami? Tak, jestem. Świetnie. Zatem zapytaliśmy Aldonę, która przeczesze w ułamku sekundy całe zasoby internetu, kto jest najsłynniejszym żyjącym Polakiem, Aldono? Niestety, moje dane są aktualne tylko do września 2021 roku, więc nie mam informacji o wydarzeniach ani osobach, które stały się sławne po tej dacie. To, kto jest uważany za najsławniejszego żyjącego Polaka, może być subiektywną oceną i zależy od dziedziny i kryteriów, które bierzesz pod uwagę. Tak, oczywiście, Aldona, to wiemy, ale skąd w ogóle się wziął ten wrzesień 21, bo już się troszkę pogubiłem? Ja panu nie przerywałam. Przykłady Polaków, którzy osiągnęli międzynarodową sławę przed wrześniem 2021 roku, to między innymi Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Andrzej Wajda, Robert Lewandowski, Kamil Stoch. No dobrze, jest co prawda Wisława Szymborska, ale a gdzie jest Maria Skłodowska-Curie, prawda? Gdzie jest Agnieszka Holland? Gdzie jest Iga Świątek? No dobrze, jeszcze parę na pewno nazwisk by się znalazło na tej liście. Jak sądzicie państwo, czy proces doskonalenia sztucznej inteligencji zastanawiam się, czy jest wart po prostu dotacji ministra Czarnka. No dobrze, nieważne. Panie prezydencie, wiemy, kto jest najsłynniejszym Polakiem, a ja teraz mam taki mały kwestionariusz, chciałbym zadać panu kilka pytań i proszę o szybkie odpowiedzi. Po pierwsze, czy zna pan jakiś dobry dowcip o Lechu Wałęsie? Nie. Ja jeszcze pamiętam w latach 90. był taki, dlaczego Lech Wałęsa kładzie sobie przy łóżku jedną szklankę pełną, drugą pustą? Bo nie wie, czy mu się będzie rano chciało pić, czy nie. Dobrze, jedziemy. Panie prezydencie, podam panu mikrofon, żeby jednak pańskie odpowiedzi docierały do nas. Myślałem, że pustą szklankę. Szybkie pytanie. Czy pomyślał pan kiedyś, który dzień pańskiego życia był najszczęśliwszy dla pana? Czekam na niego. Co panu najbardziej utrudnia życie? Kto? Co? To wiemy. Nie, właściwie nic, staram się zrozumieć, co to za trudności. Bez czego trudno się panu obyć? Bez żony. To są odpowiedzi
prawdziwego mężczyzny, prawda? Na przykład tylko jakiś kapciuch pyta żony, czy może iść na piwo. No, prawdziwy mężczyzna wie, że nie może. Jak bezludna wyspa, to w czyim towarzystwie? To już chyba znam odpowiedź. Też żoną. Tak, tak, tak. Czy jest jakaś cecha, no to też chyba znam. Dobra. Czy jest jakaś cecha, której pan nie lubi u siebie? Nie, wszystko lubię. Starości tylko nie. Jak pan najlepiej wypoczywa? Odwrotnie do zmęczenia. Czy jest coś, o czym chciałby pan zapomnieć? Że mam 80 lat. No dobrze. Ja nie będę pytał jubilata o to, czy jest patriotą. Zapytam o to Aldony. Aldona, czy Lech Wałęsa jest patriotą? Przeczesz internet. Tak, Lech Wałęsa jest uważany za patriotę Polski. Jego działalność, w szczególności w kontekście ruchu Solidarność i przemian politycznych w Polsce, była wyrazem głębokiej miłości do swojego kraju oraz troski o jego los i niepodległość. Amen. Dobrze, drodzy Państwo, są z nami, jak Państwo widzą, goście na scenie i to niech oni teraz zabiorą głos. Każdego z Państwa poprosiliśmy o krótką historię, anegdotę i no, tak naprawdę czas dla Was i od Pani Henryki chciałbym zacząć. Bardzo proszę o podjęcie mikrofonu. Henryka Krzywonos. No, dzisiaj mogłabym powiedzieć, że Lech Wałęsa nie będzie się wściekał bynajmniej z jakiegoś powodu. Nie będzie to takie cukrowane, jak mu by się wydawało. Opowiem Państwu, co się stało w 80 roku, kiedy już przeszliśmy do siedziby na Grunwaldzką. Z dwoma panami w Gdańsku, z Olgierdem Sankiewiczem i Bonifacym Wysockim z Poznania, pojechałam do Poznania na strajk. Wracając, dowiedziałam się, że pan wicewojewoda Koenig bardzo mnie szuka. Więc kolegami, oczywiście w obstawie kolegów, pojechałam do pana wicewojewody i dowiedziałam się, że on ma dla mnie propozycję, bardzo dobrą propozycję, żeby odejść przede wszystkim od Solidarności. Więc ponieważ byłam zawsze, mogę powiedzieć, bojowo nastawiona do różnych rzeczy, powiedziałam, że mnie oszukuje, tak jak oszukał Wałęsę, któremu obiecał mieszkanie i nie dotrzymał słowa. Ale powiem, dlaczego dzisiaj to mówię. Mówię to dlatego, ponieważ słyszałam nieraz, że Wałęsa załatwił sobie mieszkanie, więc dzisiaj chcę to wyprostować. Wałęsa nie załatwił sobie mieszkania, tylko po rozmowie z panem wicewojewodą i później z panem wojewodą, który przybył na to samo spotkanie, powiedziałam, że nie wierzę im za grosz, dlatego że już Wałęsę raz oszukali, nas oszukują. No okazało się szybko, że mówią, jest na Zaspie spółdzielnia. Oni się tam stamtąd wyprowadzają, możemy mu dać. Więc poprosiłam, żeby to było na kartce. Tylko sprzedać. Nie, dać. Wtedy dać. Przydzielić. No w każdym bądź razie przyjechałam z tą kartką, weszłam do przewodniczącego Lecha Wałęsy, powiedziałam mu, o co chodzi i mówię, Lechu, ty tam jedź i wiesz, no na Stogach było tragicznie, więc jedź. Nie wiem, kiedy pojechał, ale na drugi dzień codziennie żeśmy się spotykali o godzinie 10 na tak zwanym prezydium. Tam rozdawaliśmy pracę. Przyszedł Lechu, usiadł, więc okazało się, że już to mieszkanie widział. Usiadł za stołem i powiedział, słuchaj, co mi po tym mieszkaniu, jak ja kurde firanek nawet nie mam. Taki był Lechu Wałęsa, więc muszę powiedzieć, że jak mnie pytają, jaki jest Wałęsa, to mówię, że czasem złośliwy. Gruby. Ja nigdy nie powiem, że ty jesteś gruby. Wróć parę lat ze mną, zobaczysz, co to znaczy grubość. Henryka Krzywonos, dziękuję bardzo.
Teraz jestem w kłopocie, bo chciałem dać głos Jackowi Fedorowiczowi, ale chyba muszę mu go przydzielić. Bardzo dziękuję. To ja już skorzystam. Lech Wałęsa, jak słusznie zauważył Maciek we wstępie, pełnił i pełni nadal wiele funkcji równocześnie. Kiedy został prezydentem, podczas jednej ze swoich pierwszych podróży zagranicznych, po wylądowaniu oświadczył: przybyłem tutaj w trzech osobach. Pomyślałem sobie, wysoko mierzy. Ale jednocześnie ucieszyłem się, że władza ludowa nie zdołała stłamsić tej wiary w siebie. Kiedy wprowadziła władza stan wojenny, wiedziała, że Lecha Wałęsy nie zniszczy, ale usiłowała go zmniejszyć. Ja się wtedy zajmowałem rysowaniem prosolidarnościowych różnych rysunków. Tu wyjaśniam, bo tu obok dawno, dawno temu na ASP skończyłem Wydział Malarstwa. Jak mnie pytają, kto pan jest właściwie z zawodu, to ja odpowiadam z dumą: dyplomowany artysta, malarz, sztalugowy, olejny, niesprzedawalny. W trakcie działalności satyrycznej, rysunkowej, Lech Wałęsa okazał się złotą żyłą tematów, szczególnie ta jego rzekoma rzekome nic nie znaczenie. Pamiętam taki rysunek, zrobiłem Lech W. na rybach, sylwetka wędkarza na pomoście, a w konarach drzew, w krzakach stado funkcjonariuszy plus peryskop łodzi podwodnej. Albo pejzaż tatrzański pod tytułem Tatry w czerwcu, 83 rok, spotkanie rodziny Wałęsów z Janem Pawłem. Puściuteńka dolina Chochołowska, tyle że dookoła Danuty i Lecha nie wiadomo jakim cudem spore stado baranów z mikrofonami pod brzuchami i krótkofalówkami. Brakowało mi ciągle jednak podsumowania do realistycznego tym razem wizerunku Lecha Wałęsy. Dorobiłem podpis taki, no, państwo pewnie znają, jak w muzeach. Portret nieznanego mężczyzny z wąsem, w nawiasie druga połowa XX wieku. Nie będę ukrywał, zarobiłem. Poszło w świat. Chcę powiedzieć na puentę, że tym wszystkim, tych wszystkich, którzy usiłują dzisiaj unieważnić Lecha Wałęsę, oświadczam, nie uda się to wam. Nie uda. A modelowi bardzo dziękuję. Jacek Fedorowicz, dziękujemy bardzo. Jeden człowiek, dwa imiona. Jan Krzysztof Bielecki. Mikrofon koło pana premiera. Dziękuję bardzo. To ja może poruszę wątek niemiecki, bo po pierwszej rundzie wyborów delegacja Solidarności została zaproszona przez związki zawodowe do Niemiec. No i jakoś po znajomości załapałem się do tej małej delegacji. Pojechaliśmy, nagle się okazało, że cały świat się interesuje tą wizytą i ona jest ciągle podnoszona w randze i nagle mam tu spotkanie z kanclerzem, tutaj prezydent, tu Rita Zismut. No i w międzyczasie też się okazało, że jednego dnia, już nawet nie pamiętam, którego to było, rano wstaliśmy, przede mną na śniadanie, przyznaję,
może leciutko się spóźniłem. No i przychodzę i nie ma Lecha Wałęsy, nie ma delegacji i nie ma tej całej kolumny samochodowej, bo już wtedy to ładnie, pięknie wyglądało. No i zacząłem biegać nerwowo po tym hotelu i się pytać moją nienaganną niemczyzną, którą opanowałem kiedyś w stopniu niedostatecznym, gdzie jest Lech Wałęsa. A oni i nic do mnie nie mówią, więc ja krzyczę w końcu, gdzie jest Lech Wałęsa. A oni, moment, też zrozumiałem świetnie, ein moment, ja stoję, a przychodzi trzech policjantów z karabinami takimi i mówią, to ten, co się pyta o Wałęsę. A oni do mnie też zrozumiałem świetnie, papieren bitte. Więc miałem akurat dzięki Lechowi Wałęsie paszport, bo tak to 12 lat nie miałem, a przed tym wyjazdem w ciągu jednego dnia mi załatwili paszport, więc miałem ten papieren, pokazuję papieren, że tego. No i okazało się, że wtedy mi powiedzieli, gdzie jest Lech Wałęsa, jest w drodze do katedry w Kolonii. No to się pytam, jak się jedzie do Kolonii. No oni mówią, no to taksówką możesz sobie pojechać. Więc zrobiłem jakąś rzutkę ogólną, żeby pożyczyć i dojechałem do tej Kolonii. Odbyliśmy tę końcówkę tej mszy i potem niestety Lech Wałęsa jakoś się tak na mnie uwziął, że powiedział, że teraz będzie spotkanie z niemieckimi przedsiębiorcami, z tymi izbą handlowo-przemysłową i w związku z tym, żebym ja poszedł. A ja mówię, nie, bo jest za dwie godziny odlot samolotu i nie zdążę później i znowu będzie na mnie. No i wtedy właśnie Niemcy powiedzieli, że oni zorganizują ten przejazd i jakoś dogoniłem tą delegację. No i widocznie z tego był taki morał, że staliśmy się współpracownikami też w innych sprawach, nie tylko transportowo niemiecko-kościelnych, prawda? I aczkolwiek rozmowa z Kolem nam za bardzo nie wyszła, bo jak Lech Wałęsa próbował tłumaczyć, że my tutaj mamy trudną sytuację, kraj zbankrutowany i tak dalej, 11 lat nie obsługujemy naszych długów, to oni tak kiwali głową bez zrozumienia i wtedy wepchnąłem się do tej rozmowy niestosownie i powiedziałem, że nam teraz nie chodzi o to, tylko chodzi o współpracę, nowe inwestycje, otwarcie na handel. Ach, ten Helmut Kohl tak kiwa, mówi, ja wiem, wy chcecie chwilę kredytem znowu i nie będziecie ich tam becalen, coś takiego, no więc tak myśmy zaczynali, no a potem troszeczkę lepiej poszło, tak. Jan Krzysztof Bielecki. Dziękujemy bardzo. W ten sposób poznaliśmy trochę tajników polityki międzynarodowej na najwyższym szczeblu. Jacek Taylor jest z nami. Bardzo proszę o zabranie głosu. No, ja miałem mówić o związkach jubilata z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości PRL-owskiej. Obserwowałem to od 1978 roku, powiedzmy przez 10 lat to trwało. I to no, były dosyć mocne wrażenia. Wprawdzie zaprzyjaźniony z nami wszystkimi satyryk Janusz Potański mówił, że rozpinają nas na pluszowym. No, on wiedział, co mówi, bo od Gomułki dostał w prezencie 3 lata od siatki. I jednak to były wtedy inne warunki. Jednak Szpot nie miał racji, bo było różnie i było bardzo niedobrze. Lech występował w roli podejrzanego, oskarżonego, świadka, wreszcie obserwatora procesów, co dla nas było szalenie ważne, bo noblista na sali robi, jeśli go tylko wpuścili, robił wrażenie. I to miało swoje znaczenie. Ja myślę, że Nagroda Nobla, a nawet zanim została przyznana, mniej więcej na rok wcześniej się stale o tym mówiło, wiele zmieniła. Chcę Państwu przypomnieć, że przez bite 3 lata w sytuacji podejrzanego lub nawet oskarżonego
było 11 osób, które miały odpowiadać za zdradę kraju. To również kara śmierci. Artykuł 122 kodeksu karnego, który dawno nie obowiązuje. O zdrada kraju. Więc im tam zarzucano, mam na myśli przywódców KOR-u i przywódców Solidarności, jednego tu mam za sąsiada, i zarzut brzmiał, że usiłowali obalić ustrój przemocą, przeciwstawiali się zasadom ustroju państwa, nawoływali do przeciwdziałania władzy. I to była sprawa bardzo denerwująca. Zwróćcie uwagę państwo, że ich szefowi tego zarzutu nie postawiono. Lech Wałęsa z aż takim zarzutem nigdy się nie spotkał, chociaż w kółko chodził do prokuratury wzywany, bo coś tam montowano. Ostatnią z tych spraw, ostatnia z realnych spraw karnych, bo Lech Wałęsa stanął przed sądem, przed gdańskim sądem w 1986 roku, oskarżony o to, że przekazał wrogim rozgłośniom i wrogim ośrodkom prasowym nieprawdziwe informacje o złej frekwencji w wyborach do Sejmu, jakie miały miejsce w październiku 1985 roku. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, jak ludzie władzy bardzo, bardzo lubili prawo karne, prawda, posługiwanie się prawem karnym. I myślę, że to trzeba o tym pamiętać stale. Ja nie mam, broń Boże, na myśli tego, że za chwilę będą wybory, ale jednak pewna ostrożność zawsze jest wskazana. Ja, jeżeli jeszcze mam czas, mam jeszcze chwilkę, czy już nie? Chwilka to dobre słowo. Chciałbym przypomnieć, że Lechowi Wałęsie do prokuratury, do sądu zawsze tu towarzyszył, myślę, najwierniejszy z jego przyjaciół, Henryk Marzol. Pamiętacie państwo Henka? On już od dawna nie żyje. To był człowiek o posturze i sile niedźwiedzia w Wilniu, który w czasie strajku sierpniowego został samozwańczym bodyguardem naszego wodza, prawda? I został nim, i był nim do śmierci. To nie sposób jakoś o nim zapomnieć. Druga z tych osób to profesor Pensonowa, lekarka Wałęsy i nas wszystkich. Nie wszyscy chorzy na jej oddziale w okresie nasilonych aresztowań leżeli, prawda? I to jest taka osoba, też do śmierci niedawno zmarła, wierna Lechowi. Chciałem o tych dwóch osobach przypomnieć. Dziękujemy bardzo, pan Jacek Taylor. Drogi panie Jacku, muszę powiedzieć, że opowiadał pan rzeczy, których właściwie nie pamiętam, bo byłem dzieckiem. Ale jak pan przytaczał te różne paragrafy, to coraz jakoś łatwiej mi sobie to jednak wyobrazić. Bożena Grzybaczewska, bardzo proszę o zabranie głosu. Ja chciałam anegdot z panem prezydentem, pewnie byłoby sporo, ale ja chciałam powiedzieć o czym innym. Jak trwały obrady Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a trzeba przypomnieć, że one właściwie trwały w sierpniu 80 roku na okrągło. I dosyć często dochodziło do takiej poważniejszej wymiany zdań. Właściwie już konflikt gdzieś tam się czaił za rogiem. To Lech Wałęsa mówił, proszę państwa, sytuacja w kraju jest poważna. Wstajemy, odśpiewamy teraz hymn. I bardzo często podczas, przepraszam, podczas innych wydarzeń, posiedzeń komisji krajowych czy jakichś innych sytuacji kryzysowych, jak już rzeczywiście dyskusja schodziła na manowce i widać było, że się prostymi środkami nie da tego opanować, to Lech Wałęsa mówił to samo. Proszę państwa, powstańmy, trzeba odśpiewać hymn. I o ile sobie przypominam, to nie było sytuacji, gdzie po odśpiewaniu hymnu te emocje nie wygasały i nie można było iść dalej. Ja przejęłam ten zwyczaj i podczas różnych towarzyskich spotkań, jak już widzę, że
jak wyglądają często dyskusje, szczególnie przez ostatnie lata przy stole, to już wszyscy wiedzą, jak ja mówię, proszę Państwa, chyba przyszedł czas, żeby odśpiewać hymn. Wszyscy wiedzą, zmieniamy temat, pewnych kwestii nie poruszamy. Lechowi Wałęsie i nam wszystkim chciałabym życzyć, żebyśmy 15 października mogli z radością odśpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła. No ale myślę, że też jest taki moment, tak patrzę błagalnie na pana Macieja, bo ja zaoszczędziłam czas. Może to jest taki moment, może to jest ważny moment w naszym życiu, w życiu Lecha Wałęsy, w życiu Polski, że to jest ten moment, żebyśmy ten hymn zaśpiewali. Jedną zwrotkę. Nie mogę zaprotestować wobec tego pomysłu. Proszę Państwa o powstanie w związku z tym. Tym razem nie ma. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję bardzo. Myślałem, że będziemy śpiewać dziś 100 lat, ale właściwie to lepiej wyszło i bardziej znacząco. Panie prezydencie, pan prezydent Bronisław Komorowski, bardzo po hymnie to już tylko prezydent może powiedzieć. Trudna sprawa. Trudna sprawa, jak tu złożyć życzenia anegdotą po Mazurku Dąbrowskiego. To nie takie łatwe, więc ja, panie prezydencie, chciałem po prostu przekazać życzenia od mojej ponad stuletniej matki, która ma 101 lat. I zawsze sekundowała panu, zawsze wierzyła w pana i zawsze z panem wiązała nadzieję. I zawsze opowiadała o swoich własnych przeżyciach, gdy stała w tym tłumie pod bramą Stoczni Gdańskiej w 80 roku i wtedy pierwszy raz zobaczyła Lecha Wałęsę i pomyślała, teraz nam się uda. Teraz nam się uda. No i ja jadę tu prawie prosto od mojej mamy i prosiła, przekaż Lechowi Wałęsie moje życzenia oraz moją głęboką nadzieję i przekonanie, że teraz też nam się uda, że teraz też wygramy, panie prezydencie. Szczerze mówiąc, nie miałem żadnej anegdoty przygotowanej. Postanowiłem także żadnej anegdoty nie wymyślać. Ale gdy wchodziłem tutaj, ktoś mi wręczył o taki atrybut, to są wąsy. Więc panie prezydencie Lechu drogi, chcę powiedzieć, że za tym się kryje także i pewna anegdota przez życie pisana. Bo ja w ostatnim roku prezydentury zgoliłem wąsy i musiałem się z tego tłumaczyć. Tłumaczyć własnej żonie, tłumaczyć różnym znajomym, przyjaciołom, tłumaczyć się ludziom na ulicy. I pewnego razu jedna pani mnie spytała, dlaczego pan zgonił te wąsy? No więc ja coś tłumaczyłem, że już siwe, że coś nie tak. A ona mówi, a co na to Lech Wałęsa? Panie prezydencie Lechu drogi, naprawdę zrobiło mi się wtedy głupio. Dziękuję bardzo i Monika Olejnik, bez wąsów, ale prosimy. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Prezydencie. Przede wszystkim chciałam podziękować Panu i innym bohaterom, którzy walczyli o demokrację, że dzięki Wam mamy wolne media i mogę zaczynać swój program od słów. Monika Olejnik, witam w wolnych mediach.
Panie prezydencie, gratuluję panu tego, że jest pan królem social mediów, a zaczęło się to wszystko od Japonii. Nie wiem, czy pan pamięta, to była pana, na pewno pan pamięta, pana wizyta oficjalna w Japonii, gdzie pan się zafascynował nowoczesną technologią, po czym pan mówił, że nie mogę żyć bez żony, komputera i internetu. A propos żony, to przypominam sobie, jak któregoś razu, kiedy państwo mieli troszkę słabsze relacje, pan z panią Danutą, to było po tym, jak żona się wyzwoliła i napisała książkę. Zaprosiłam pana i pan mi powiedział, że kocham swoją żonę, kocham, kocham i będę ją kochał do grobowej deski. Tak pan wyznał na antenie. I kiedy pana zapytałam o to, czy pan dba o swoją żonę, czy pan wręcza jej kwiaty, pan powiedział, oczywiście, zawsze jak mi dają, to jej oddaję. Nasze relacje były burzliwe, panie prezydencie, bo stawiałam panu pytania, po których pan był nie zawsze zadowolony. Kiedyś zaprosił pan mnie na urodziny, dziękuję bardzo, to było u pana w domu. Przyniosłam akwarium, a w akwarium były takie cudowne, kolorowe rybki. Po jakimś czasie pokłóciliśmy się i pan prezydent zadzwonił do mnie i powiedział mi tak: pani jest tak złośliwa wobec mnie, że nawet pani mi daje śnięte rybki. A ja powiedziałam wtedy: panie prezydencie, może pan nie potrafi hodować rybek. Pamiętam też taką scenę, jak był pan prezydentem, przyszli górnicy pod Belweder i pan wyszedł do nich i jeden z nich rzucił w pana gruszką, a pan mówi: no i co się stało? Gruszką w Matkę Boską? Jak tak można? I jeszcze na koniec powiem, patrząc na pana buty, nie wiem, czy mogę, ale może opowiem te historie. Jak pan został prezydentem, to rozmawiałam z jednym z pana ministrów, powiedziałam, że według mnie prezydent powinien mieć sznurowane buty. Na co minister pana odpowiedział, że pan lubi takie buty lżejsze, powiedzmy. Ja mówię, gdyby pan mi dał pieniądze, to bym pojechała do Rzymu i kupiłabym panu prezydentowi buty. Ale niestety nie dał mi pieniędzy i nie pojechałam wtedy, ale byłam kiedyś z panem, kiedy pan był prezydentem w Rzymie, kiedy pan był z wizytą u Jana Pawła II. Dziękuję panu za wszystko i na koniec jeszcze taka krótka anegdota. Dawno, dawno temu byłam w Turcji i w takiej małej wiosce, w restauracji, na ścianie wisiało zdjęcie Ataturka, pierwszego prezydenta tureckiego, a obok pana zdjęcie i zapytałam się właściciela, dlaczego wisi pana zdjęcie. A on powiedział tak: bo Wałęsa jest naszym Ataturkiem. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, czerwone gitary pan pamięta? Tak, wie pan, ja już mam sklerozę, to tak, ale trochę pamiętam. Taki przebój Nie spoczniemy, pan pamięta? Nie spoczniemy, tak, jak to pamiętam. Ale tak tylko dwa wyrazy. No to jest ktoś, kto panu to przypomni. Jest piosenkarka, która się urodziła za czasów pańskiej prezydentury na Kaszubach i teraz tę pieśń nam zaśpiewa, a nazywa się Natalia Schroeder. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Nie wytrzymaj.
skończony wybrzmi bat, bo za jedną śliną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jednym czarnym dalą druga dal. Nieuleczony uśnie Bóg, za pikowym czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zejdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. Moment. Ja pani bardzo dziękuję i zgłaszam do pani praktyczną prośbę, by pani już nie schodziła z wagi, bo pani będzie miała problem pocelować na wodę pod prysznicem. Natalia Schroeder. To wielki zaszczyt być tu dzisiaj. Bardzo dziękuję. Z którą się jeszcze zobaczymy. Dziękuję. Muszę, panie prezydencie, powiedzieć, że jest wielkim honorem i zaszczytem być tutaj z panem, ale jest też bardzo miło mieć garderobę koło Natalii. Panie Maćku, przepraszam, czy można zgłosić pewną reklamację? Oczywiście. Bo jestem trochę zdruzgotany tym, że prezydent tak zareagował na ten recital. Bo przypomina mi się, jak byliśmy z oficjalną wizytą, teraz mi się przypomniało, w Paryżu, oficjalna wizyta państwowa, pola elizejskie zamknięte, husaria biega, prawda, i tak dalej, przed nami. I potem był o 20 uroczysty obiad. Uroczysty obiad. I pan prezydent siedzi. I pan siedzi, panie prezydencie, obok pani Mitterrand. Ja po drugiej stronie stołu i przez 3 godziny siedzimy i mało konwersacji jest. Kiepsko po francusku mówię. Właśnie. I potem, a wiadomo, że Lech Wałęsa o godzinie 20 to już by chętnie w piżamie chodził. A tu 23 kończymy i teraz już zmierzam do celu. No właśnie, bo 20 się zbliża. Tak jest. I proszę sobie wyobrazić, że wstajemy, Wałęsa już zbiera się do wyjścia, a Mitterrand mówi: teraz dla polskich przyjaciół mamy recital. Stąd mi się przypomniało. I wychodzi miła pani, fortepian, i gra i polskie, i piękne francuskie piosenki, a pan się, Wałęsa, troszeczkę zaczyna tu mi się układać na tym ramieniu, więc informuje, że recital trwa i tak. Przed 12 recital się skończył. Wałęsa znowu do wyjścia. A Mitterrand mówi: a teraz czas na koniaczek i coś słodkiego. I tak zdruzgotanego człowieka nie widziałem, więc nie wiem. Więc czy teraz tak jakoś lepsza forma jest? Ja do tej pory to stosuję. 21 godzina, rączki moje, paciorek i siusu spać. Dziękuję bardzo. A mamy tutaj Krystynę Zachwatowicz, której oddaję głos i podtrzymam ci, Krysiu, mikrofon w tym celu. Ale ja przepraszam bardzo, ale ja muszę, niestety napisałam sobie, dlatego że nic mądrego z głowy nie potrafię powiedzieć, musiałam to napisać. Szanowny panie prezydencie, drogi
kochany Lechu. Przyjmij najserdeczniejsze życzenia od twojej starej przyjaciółki. Muszę się wytłumaczyć, dlaczego mówię ci po imieniu. Mam nadzieję, że wszyscy tu obecni wiedzą o tym albo pamiętają tak ważne wydarzenie, jakim była 30 listopada roku 1988 telewizyjna debata Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem, przewodniczącym Komunistycznego Związku Zawodowego OPZZ. Miałam szczęście być świadkiem okoliczności tego wydarzenia. Spotkaliśmy się w siedzibie Episkopatu. Bronisław Geremek, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Kuroń, Adaś Michnik, który tu jest z nami, Andrzej Wielowiejski, Andrzej Wajda i ja. Jeśli kogoś zapomniałam, bardzo proszę o przypomnienie. Lech przyjechał z Gdańska zaziębiony i nie wysłuchawszy żadnych rad, poszedł odpocząć. Tak było. Pamiętam, że był zupełnie spokojny, to myśmy się denerwowali. Telewizja nie zgodziła się, żeby Geremek przyjechał z Lechem jako sekretarz. Andrzej Wajda nie dostał zgody na bycie kierowcą Lechy. Władza telewizji zgodziły się tylko na postawienie zegara pomiędzy Lechem a Miodowiczem, co było ważne, bo obawialiśmy się wycięć w czasie programu. Lech był wspaniały, co doceniła też Danusia, oglądająca debatę z Gdańska. Ksiądz Orszulik zaraz po powrocie Lecha z telewizji przyniósł butelkę świetnego wina mszalnego. I właśnie wtedy wszyscy ze wszystkimi przeszliśmy na ty. Dobrze to pamiętam i nigdy nie zapomnę. Teraz z perspektywy czasu możemy ocenić niezwykłą wagę tej debaty. Cała Polska zobaczyła naszego przywódcę, jak miażdży w tej debacie przedstawiciela komunistycznego reżimu. Było to 6 miesięcy przed naszym zwycięstwem w wyborach 4 czerwca 1989 roku. A my nie mamy teraz żadnej szansy na jakąkolwiek rozmowę, tylko 16 dni do zwycięstwa. Szanowni Państwo, chciałbym Was przekonać, byście uwierzyli, że naprawdę niebiosa mi sprzyjały. Nawet można było opowiadać i udowadniać to, ale tylko na tym przykładzie. Ja byłem tak wściekły na komunę, że ja bym Miodowicza zabił fizycznie. Ale byłem tak chory, że nie mogłem ręki podnieść. I tym sposobem tak dobrze wypada debata, bo spokojnie, bezsilny, tylko reagowałem słownie. A tak to mówię, no los mi pomógł, że byłem chory, bo zdrowy to bym zatłukł go. Ludzie wyciągają jednak wnioski, czasami na szczęście, a czasami niestety i już w związku z tym nigdy nie zobaczymy, jak jakikolwiek nasz przywódca miażdży kogokolwiek w debacie telewizyjnej. Dobrze. Robercie, twoja anegdota, bardzo proszę. Robert Więckiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezydencie, drodzy państwo, to dla mnie wielki zaszczyt być tutaj z wami dzisiaj. Chcę powiedzieć, że prezydent Wałęsa był absolutnym mistrzem social mediów już wiele lat temu, bo przypomniałem sobie przed chwilą właśnie, jak była o tym mowa, że swego czasu, myślę, że 10 lat temu w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie, pana Ryszarda Sznepfa, miałem okazję widzieć, jak prezydent Wałęsa instruował wszystkich, jak się wrzuca zdjęcia na Instagrama i na Facebooka. Ale jak ty to robisz? Nie, normalnie bierzesz tutaj, normalnie bierzesz tutaj, wiesz, przesuwasz i to kikasz i tu idzie w świat. Także byłem świadkiem absolutnie tej sytuacji. Wszyscy państwo znacie prezydenta Wałęsę znacznie dłużej niż ja, więc ja sobie pozwolę na taką anegdotę, która jest dla mnie osobiście bardzo ważna. Otóż zatytułowałem ją moje pierwsze spotkanie z Wałęsą, czyli o dwóch uściskach dłoni. I teraz przenosimy się szybciutko do Wenecji. Jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, wielka gala przed nami. Jesteśmy na bankiecie przed projekcją, bo tam są bankiety przed projekcją, może to ma sens rzeczywiście. Czekamy na projekcję. W pewnym momencie podchodzi do mnie sekretarz prezydenta i mówi: słuchaj, to jest ten moment, musisz podejść, słuchaj. On tam stoi z żoną,
podchodzisz, normalnie się przedstawiasz, dosyć tego, musicie się w końcu poznać. Ja mówię, nie, nie teraz, proszę cię, to jest, nie jest dobry moment, ja jestem zdenerwowany, może po filmie. Nie, teraz, musisz iść teraz. Dobra, biorę głęboki wdech, idę. I teraz cięcie. Wracamy kilka tygodni wcześniej, odbywa się w Warszawie specjalny pokaz zamknięty filmu Wałęsa Człowiek Nadziei, na którym jest obecny oczywiście prezydent, pan Andrzej Wajda, pani Krystyna Zachwatowicz, myślę, że pan Jarosław Wałęsa też był tam obecny i wiele, wiele jeszcze innych osób. I na drugi dzień pan Andrzej do mnie dzwoni, mówi, no tak, drogi Robercie, pokazaliśmy Lechowi nasz film, bardzo pięknie. Ja mówię, no i co? I on coś powiedział. No także on widział, rzeczywiście widział. Ja mówię, ale co, ale coś, może się odezwał, może podobało mu się? Krysie się podobało, także wszystko dobrze. Myślę sobie, coś jest podejrzanego. No także, kochany Robercie, no życzę powodzenia, pa. Myślę, nie jest dobrze. No i teraz na następny dzień słynny wywiad Lecha Wałęsy dla Radia Gdańsk, gdzie zapytany nieopatrznie przez dziennikarkę, jak się panu podoba film. No film. No ten Więckiewicz, to co on tam robi tam, ten Więckiewicz, no ten aktor, przecież to jakiś bufon, ja taki nie byłem przecież. Wysłuchałem tego z nosem na kwintę, myślę sobie, to jest koniec. Oczywiście wszystkie media, Wałęsa zaorał Więckiewicza. Absolutnie nie podobała mu się ta rola. Dobra, wracamy do Wenecji, bo to było potrzebne, żeby państwu uzmysłowić, w jakim stanie wtedy byłem. Mam pierwszy raz podejść do Lecha Wałęsy, do tego Lecha Wałęsy. Dobra, idę, nic nie widzę, jestem w tunelu, zbliżam się. Na szczęście stoi tam pani Danuta, która jak mnie widzi, mówi, o, mój drogi mąż idzie. Więc w tym momencie wyciągnęła do mnie pomocną dłoń i pomogła mi. Podchodzę do prezydenta, mówię, dzień dobry, panie prezydencie, nazywam się Robert Więckiewicz, jest mi bardzo miło. Wyciągam dłoń i to jest to pierwsze podanie dłoni. Pan prezydent wyciąga dłoń i mówi, nie powiem, że lud, ale lekko oszroniony rękaw miałem. Czym prędzej uciekam stamtąd, wracam. Jest projekcja. Kończy się. Zresztą w trakcie projekcji też było dziwnie, panie prezydencie, bo muszę panu powiedzieć, że ja sobie wtedy uświadomiłem, że to musi być piekielnie trudne oglądać siebie w cudzysłowie, na ekranie, odtwarzanego przez innego aktora, bo to była dziwna sytuacja, jakiś rodzaj schizofrenii. Patrzyłem na ten ekran i myślę tak, no dobra, siedzę tutaj, patrzę na siebie, który gra Wałęsę, który siedzi tam, a on patrzy na siebie, i którego gra facet, który siedzi tu, patrzymy na siebie. Jest coś bardzo dziwnego w tym, rzeczywiście. To było dziwne. W każdym razie, kończy się projekcja, już zmierzam do końca. Kończy się projekcja, proszę państwa, owacja na stojąca. To jest wielki sukces. Wszyscy po prostu wzruszeni biją brawo. Prezydent Wałęsa wstaje, oczywiście wykonuje swój mało znany, charakterystyczny gest. Po czym ucieka. Ucieka, no więc myślę sobie, to jest ten moment. Muszę go złapać, żeby wszystko wyprostować. Biegnę za prezydentem, słyszę już po schodach stukot drewniaków. Biegnę za nim, łapię go i mówię, panie prezydencie, proszę zrozumieć, ja naprawdę nie miałem złych intencji, chciałem zagrać tę rolę naprawdę tak najlepiej, jak potrafię. Przecież za to właśnie, jaki pan jest, ludzie pana uwielbiają, właśnie za to pana kochają, że pan jest właśnie taki, jaki jest. Zatrzymał się, patrzy na mnie i mówi, tak? Ja mówię, tak, naprawdę, tak. No to piątka. I to jest ten drugi uścisk dłoni. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za oba te uściski. 100 lat. Robert Więckiewicz, jak państwo widzą, wciąż jak dwie krople wody, podobny do Lecha Wałęsy. Dobrze, ja tego nie pamiętam. Panie Adamie, oddaję panu głos. Adam Michnik. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że po tym, co powiedział pan Jęckiewicz, stracisz. Lechu, ja wiem, że ty chcesz zwrócić uwagę, że schudłeś. To wszyscy wiedzą. Gratulujemy ci tego. To jest wielki sukces. Ja pójdę twoim śladem. No. Otóż tutaj pan Stur spytał Lecha, czy zna jakiś dobry dowcip o sobie. Lech nie pamiętał, a ja pamiętam taki dowcip, który Lechowi opowiadałem i się bardzo śmiał. Dowcip jest mniej więcej taki, że jak został prezydentem, Lech zawołał do siebie swojego ulubieńca, Mietka Wachowskiego, i mówi, Mietek, słuchaj, trzeba takie znaleźć miejsce teraz, gdzie ja pochowany będę. Idź, szukaj. No
No więc Wachowski pojechał do Krakowa, Wawel. Przyjeżdża do Lecha i mówi, panie prezydencie, Wawel. No nie, Wawel, nie. No tam jest Wieszczowie, to nie jest dla mnie towarzystwo, już nie. Coś musi być ekstra. No, do Warszawy, katedra na Starym Mieście. Załatwił. Jedzie do Lecha, panie prezydencie, Warszawę, katedrę. No nie, wiesz, tam królowie, ale wiesz, nie. Musi być coś specyficznego, wie ty. Więc on, nie wiem, coś, jedzie do Jerozolimy. I na wzgórzu w Jerozolimie dogaduje się z głównym rabinem Jerozolimy, że za 10 tysięcy dolarów jest tam działka dla prezydenta Wałęsy. Wraca, przyjeżdża do prezydenta, mówi, panie prezydencie, w Jerozolimie kupiłem działkę za 10 tysięcy dolarów. A na to Lechu, Mietek, ty chyba zwariowałeś. 10 tysięcy dolarów za 3 dni leżenia. Świetnie. Zacząłem od żartu. Co? I zmartwychwstałem? Teraz chcę powiedzieć anegdotę już nie o tobie, tylko przygotowując się psychicznie do naszego spotkania dzisiaj, ja też podobnie jak Bożenka jestem przyjęty bardzo i wzruszony. Wspominam te wszystkie lata, kiedy pamiętam, poznałem się jeszcze przed sierpniem, przed stocznią. Przyjechałeś do Warszawy z Bogdanem Borusewiczem, wtedy pamiętam, u Hańka Wójca spotkałem, to wszystko jedno. Myślałem o tym wszystkim i niechcący włączyłem publiczną telewizję TVP Info. Jak to oglądałem, tak z pół godziny, muszę powiedzieć, że to był wielki wysiłek intelektualny, moralny, psychologiczny, fizyczny, to sobie przypomniałem taką anegdotę. Mianowicie w Czechosłowacji po 1968 roku, po interwencji, jak była normalizacja, to pana taką anegdotę, jak na placu w Pradze, głównym placu, jest fontanna. Stoi nad tą fontanną człowiek i do niej żyga. I nagle do niego podchodzi jakiś inny człowiek i mówi, bardzo pana przepraszam, pan mnie nie zna, ale chciałem panu powiedzieć, że się z panem zgadzam. Więc to jest moje uczucie, kiedy oglądam TVP Info. I na koniec, Lech znany był z powiedzeń takich, które nikomu innemu by nie przyszły do głowy, a jakby przyszły, to nie były, nie był w stanie i tak sformułować tego. Mianowicie, ja zapamiętałem to bardzo dobrze, mianowicie przed referendum europejskim w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pytano Lecha, co on na to. Lech na to powiedział, no cóż, musimy wejść, bo nie mamy innego wyjścia. Więc ja chcę na koniec powiedzieć tylko tyle. Lechu, musimy wygrać, bo nie mamy innego wyjścia. Zbieżność imion absolutnie przypadkowa, ale nazwisk już nie. Jarosław Wałęsa. W 83 roku miałem 7 lat. I pamiętam taki wieczór, to już była noc. Wychodziliśmy z kościoła. Jeszcze wtedy mieszkaliśmy na Zaspie. I w tamtym czasie każde takie wyjście to była mniejsza albo większa demonstracja. Przynajmniej tak to widziałem. Przynajmniej ten mały na tym zdjęciu tak to widział. Zawsze byliśmy otoczeni ludźmi. Więc wychodzimy z tego kościoła. Ci ludzie podchodzą do mojego ojca, klepią, cieszą się. Tak, mówię, Lechu, dobrze. Naprawdę widać te uśmiechy na tej twarzy. Więc tak patrzę na te twarze uśmiechnięte. Wszystko jest wesołe. Ale widzę pośród tych twarzy jednego smutnego pana. Drugiego smutnego pana. Tak się zaczynam niepokoić. Ci panowie w ogóle tam nie pasują. I w pewnym momencie czuję, ktoś kładzie rękę mi na ramieniu. Patrzę, tata. I wtedy usłyszałem coś, co dało mi 2 metry wysokości. Ojcze, powiedziałeś, jesteś jak najlepszy ochroniarz. Czterdzieści lat później, ja wiem, że nie byłem najlepszym ochroniarzem. Ja wiem, że to były słowa,
kochającego ojca, który pomimo tego tłumu zauważył, że jego 7-letni najmłodszy syn czuje pewien niepokój, gdy widzi te smutne twarze. Ale tak jak wtedy, ojcze, dodałeś mi skrzydeł, tak jak chcę, żebyś dzisiaj, teraz i najbliższe dni i miesiące i lata też urósł w skrzydła. Ty się nie musisz przed nikim tłumaczyć ze swoich działalności. Boli mnie to, ojcze, gdy to robisz, bo masz piękny życiorys. Jestem dumny, że jestem twoim synem. Ale tak i ojcze, pamiętaj jedną najważniejszą rzecz. Tak jak wtedy ja widziałem te uśmiechnięte twarze i tylko kilku tych smutnych panów, dzisiaj też ludzi dobrej woli jest więcej. Tych smutnych twarzy, one się zmieniły, ale tych smutnych twarzy jest tylko kilka. Kocham cię, ojcze, i naprawdę nie tłumacz się już nigdy z niczego. Nie musisz. Szanowni państwo, no piękny tekst wygłosił syn. Ale ja chcę państwu zwrócić uwagę na coś innego. Na zmianę pokoleń. Moje pokolenie było obciążone komunizmem, agentami i w ogóle. I te pokolenie wciąż patrzy do tyłu. Te pokolenie właśnie mojego syna usuwa skutki, różnych rzeczy skutki. I w walce politycznej też skutki usuwa. Moje pokolenie usuwało skutki, ale szukało przyczyn. I to jest ta różnica w pokoleniach. I dlatego ja już się nie zmienię, bo ja jestem tym pokoleniem. Ja będę, nie, bo ja, to nie to, że ja, bohater, ja, komunizm rozwalę, to nie, ja nie po to to robię. Tylko, nie, to nie, ale to nie, ty mnie nie rozumiesz, te pokolenie mnie nie rozumie. Problem polega na tym, że ja na moim historii, na mnie, na moich błędach i wszystkim, próbuję instruktaż udzielać. Nie da rady, synu. Dobrze, no dziękuję, następne. Adam Bodnar. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest olbrzymi zaszczyt być z państwem. Ja podzielę się z państwem dwoma kratkami z kalendarza. 15 grudnia 1992 roku na listach przebojów króluje Whitney Houston, ulubiona artystka pani prezydent Dulkiewicz, przebój I Will Always Love You. Premierem jest pani Hanna Suchocka, a pan prezydent Lech Wałęsa tego dnia podpisuje Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czyli ten dokument międzynarodowy, umowę, która daje prawo skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i od tego czasu polscy obywatele dość masowo skarżą się do Trybunału w Strasburgu. 5 października 2021 roku, mija prawie 30 lat i tego dnia na listach przebojów króluje Ed Sheeran, ulubiony artysta Macieja Sztura. Premierem jest Mateusz Morawiecki, a skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kieruje obywatel Lech Wałęsa. Kieruje, ponieważ wygrał proces prawomocnie, proces o naruszenie dóbr osobistych. Natomiast ta wygrana została mu odebrana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym przy współudziale prokuratora generalnego, który składa skargę nadzwyczajną. Był wyrok, nie ma wyroku. No i pan prezydent jednak czuje się pokrzywdzony, że jego prawo do sądu, prawo do dobrego imienia zostało naruszone, a do tego cały system został instrumentalnie wykorzystany, aby osiągnąć skutek polityczny. No i kto by pomyślał, że po 30 latach pan obywatel Lech Wałęsa będzie korzystał z tego samego instrumentu, który swoim podpisem w tym 92 roku dał obywatelom. Co więcej, ta sprawa, która została skierowana przez pana prezydenta, jest ogłoszona wszemi wobec i nazywa się Wałęsa przeciwko Polsce. I tak jak sobie myślę, to w tych latach 80. pan
Prezydent też prowadził taką walkę właśnie, Wałęsa przeciwko Polsce, tylko nie przeciwko Polsce jako obywatelom, tylko przeciwko opresyjnemu rządowi. I myślę, że jestem przekonany, że ta sprawa przed Trybunałem w Strasburgu zostanie wygrana przez pana prezydenta, jak wiele różnych innych podobnych spraw wytaczanych przez polskich obywateli, a pan profesor nie tylko, a pan prezydent nie tylko będzie w podręcznikach historii, ale też w podręcznikach do ochrony praw człowieka. Dziękuję, panie prezydencie. Panie profesorze, gdyby pan ten mikrofon mógł przekazać na swoją prawicę. Władysław Frasyniuk. Dziękuję. Ja najpierw zabiorę czas temu młodemu człowiekowi, który intuicyjnie słusznie coś mu tam w głowie zaświtało, że prokurator być może jutro go zaprosi na rozmowę. Otóż chcę państwa uprzedzić, jutro wszyscy możecie być zaproszeni na przesłuchanie, albowiem w tradycji polskiej czci się przywódców przegranych. Szanujemy powstania przegranych. Pytanie jest, dlaczego znowu w kraju katolickim, gdzie ostatni będą pierwszymi, to Wałęsa ma pierwszą osiemdziesiątkę, a dlaczego nie Jaro? I o to was zapytają. Natomiast opowiem o twarzy Lecha Wałęsy, której państwo nie znają. Twarz twardego, bezwzględnego, biznesowego negocjatora. Stany Zjednoczone. Spotykamy się z najbogatszymi ludźmi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Beszczyki krwiste na stołach. Trybuna. Nie dla muzyków. W Polsce gra się do kotleta, w Stanach mówi się do steka. Na trybunę wchodzi Lech Wałęsa. Nawija. Krew się ze streków wypływa. I nagle, w którymś momencie, facet z pierwszego stolika, tam gdzie te steki najdroższe, podnosi niedbale rękę. Natychmiast prowadzący go zauważa, bo nie zważa. Facet od niechcenia tak się trochę podnosi, trochę się nie podnosi. Mówi, panie Wałęsa, jak pan zostanie prezydentem, to jak pan szybko zamierza przeprowadzić prywatyzację państwowych przedsiębiorstw? Na co Lechu lekko, jakby to powiedzieć, rozproszony tą bryzgającą krwią ze steków, od niechcenia mówi, w 3 miesiące. Na co gość, natychmiast ta ręka idzie do góry, sala ps, 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 bo tam jest taka zasada w Stanach Zjednoczonych, jeden stek, jeden głos, ale ten stek musiał być zajebiście drogi, bo jednak facet mówi, no dobra, zabierz głos. Facet wstaje tym razem i mówi tak, panie Wałęsa, niech pan mnie traktuje poważnie. Ma pan 1500-1900 państwowych przedsiębiorstw. Niech mi pan tu nie opowiada, że w 3 miesiące pan to sprywatyzuje. Na co Wałęsa ze spokojem na niego patrzy, lekko się cofnął, mówi, co się pan czepia? Jak nie w 3, to w 8. A facet nie usiadł, tylko obniżył sylwetkę i nie czekając na pozwolenie głosu, mówi, niech pan ze mnie idioty nie robi. Niech pan mi powie, w jaki sposób pan sprywatyzuje hutę imieniem Lenina. Wałęsa się cofnął, uśmiechnął i skontrował. I mówi, proszę pana, to bardzo dobre pytanie. Ja lubię konkrety. Otóż huty Lenina nie będę prywatyzował. Powieszę tam taką złotą tabliczkę i napiszę, to jest Muzeum Socjalistycznej Pracy. Pan przyjedzie, zapłaci pan 10 dolców i se pan pogląda. Proszę państwa, steki do sufitu. Szmer tych milionów dolarów nieprawdopodobny i taki szept po sali. Kurde, jakbyśmy mieli na pokładzie tego Wałęsę, ile byśmy mogli jeszcze tych dolców wyczesać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to chyba mamy komplet przemówień. No więc posłuchajmy trochę muzyki. No i oczywiście Natalia Schroeder jest wciąż z nami i jest również przy instrumencie klawiszowym Archie Szewski. Dziękujemy bardzo. Ściany wokół siebie, marnasz tu.
się zamykam na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Śliczne dzięki. Wszystkiego dobrego. Udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drogi nasz jubilacie, nie ma oczywiście urodzin bez prezentów i tego typu przyjemności. I tutaj panią prezydent Dulkiewicz zapraszam na scenę w tym celu. Jako prezent, panią prezydent. Chwileczkę, panie prezydencie, czy jakieś pana w bambuko zrobiłam? No jeszcze nie. Szanowny panie prezydencie, drogi jubilacie, szanowna pani Danuto, drodzy państwo, honorem dla Gdańska jest mieć takiego obywatela. Gdyby na tym miejscu stał prezydent Paweł Adamowicz, zapewne od razu powiedziałby: kocham pana, panie prezydencie. A pan od razu by odpowiedział: na chłopców. No właśnie. Wolę dziewczyny, dlatego ja będę bardziej powściągliwa. Dzisiaj bardzo, bardzo panu dziękujemy za pana udział w pokojowej rewolucji Solidarności. Dziękujemy za budowanie zrębów niepodległej Polski, naszej ojczyzny. Ale bardzo dziękuję także za to, że pan i pana bliscy tak wiele poświęciliście dla Polski. Prezent praktyczny, panie prezydencie. Zestaw ubrań z logiem Konstytucja przyda się pewnie nie tylko 15 października. Jak zdobędziecie władzę, to nie będzie potrzebne. No właśnie, więc mam nadzieję, że prezent tylko do 15 października się przyda. To wszystko jest w naszych rękach. Taki czas, że wszyscy jesteśmy pod napięciem, dlatego życzę panu, żeby trzymał pan formę, a tego napięcia elektrykowi przecież tłumaczyć nie muszę. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. Pani prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z prezentem. Proszę, pani prezydent, proszę z nami pozostać. Ja jeszcze zapytam. Proszę z nami zostać. Ja teraz zapytam naszą Aldonę jeszcze o te wąsy, bo już było o wąsach i nie możemy tego tematu porzucić przy tej okazji. Aldona, jakie wąsy ma Lech Wałęsa? Przeczesz internet, proszę. Lech Wałęsa jest znany ze swojego charakterystycznego wąsa, który jest często określany jako wąsy Wałęsy. Stały się jego rozpoznawalnym znakiem tożsamości. Wałęsa utrzymywał ten wygląd przez wiele lat i często można go widzieć noszącego swoje charakterystyczne wąsy na fotografii i w mediach. Dziękuję. My te wąsy mamy wszyscy dzisiaj ze sobą i chcieliśmy sobie zrobić w tych wąsach teraz zdjęcie. Bardzo proszę teraz całą widownię o powstanie. Bardzo proszę moich gości tutaj na scenę zwróconych tyłem do widowni, gdyż... Dwa zdania. Tak, otóż, pan prezydent. Otóż ja nie zamierzałem nosić wąsów, tylko strajk trwał dwa Niech tygodnie. Pan nie rujnuje scenariusza, błagam nie, pana. Strajk trwał dwa tygodnie, a ja nie miałem maszynki do golenia i tak zostały wąsy. A potem nie mogłem zgolić, bo się przyzwyczaili wszyscy. I tak przypadkiem... Panie prezydencie, proszę tu do nas dołączyć. Państwo niech domkną ten krąg i my będziemy sobie robić... zdjęcie. Bardzo dziękuję wszystkim. Tak. Domknijcie państwo tutaj krąg. Proszę o założenie wąsów. Państwo, proszę o zmianę światła. Państwo na widowni też są na tym zdjęciu. Drodzy państwo, Lech Wałęsa
Ja wiem, że teraz nie możecie państwo bić brawa jeszcze w tej chwili. Państwa przed telewizorami też proszę o powstanie, bo to są poważne sprawy. Także proszę wstać na chwilę z tych kanap i przynajmniej palec przyłożyć pod nos. Dobrze, robi się teraz zdjęcie, które mam nadzieję przejdzie do historii tego wieczoru, a może i zostanie z nami na wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy państwo, Lech Wałęsa, nasz jubilat, jest z nami. Dziękuję państwu za obecność, dziękuję telewidzom, że byli z nami, dziękuję wszystkim naszym wspaniałym gościom. To nie jest niemożliwe. Monika Olejnik pyta, czy państwo oprócz hymnu potrafią śpiewać 100 lat. Trzecie, jeszcze będzie na sali, tak. Ale nie będę państwa powstrzymywał. Dziękuję państwu.